Witamy w kolejnym odcinku Dzień Zwykłego Rolnika Obszarnika. Tak, wiele rzeczy się działo ostatnio, przez ostatni miesiąc nie było czasu bardzo nic nagrać. Trochę hektarów doszło i wszystko było robione na hura. I co? No i dzisiaj mamy sobotę, posiewa już trochę luzu. Jak widzicie po tytule, to atakujemy słonecznik bizonem. Akcja ciekawa w sumie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja jestem święcie przekonany, że coś omucimy, ale co to nie wiem, czy łodyga, czy jakieś ziarko. Chwastu, nie, chwastu to nie ma. Chwastu gdzie słonecznik? Nie ma tam. Nie ma chwastu, są słonecznik. Kury do pasienka lecą. Stachu kończy wiązać dziorko. Bijakową wyładujemy, bo Mateusz sobie pożyczyliśmy. No bo tam kosił sobie jakieś pole i kukurydzę chyba kosił też po tym. Po żniwach kukurydzianych, ściernisko po kukurydzy znaczy się kosił. I co, mamy jechać po płyty. Warsztat będzie przerabiany. No i co jeszcze dzisiaj ciekawego? A jeszcze miałem jechać do teścia tam zasiać zboże. I co, moraliśmy z Matim. Tu wam stawię wstawkę. O, pasinka. Kurwa, ile tego jest? Dawaj ją, narosu. Towaru ubywa coś tam. Ale jeszcze w ciul zostało. Jeszcze w ciul zostało. Co jest, Roki? No. Wróciliśmy z zakupów. Płyta 2,2 cm. Ja sobie przeznę czapkę do tyłu. Modernizacja garażu będzie. To będzie taki plan, żeby zrobić taki. A co to kurde? Opona przebije. Warsztacik. Będziemy przerabiać. No ale to takie tam prace na zimkę. Co roku jest sprzątany i przerabiany i. To tu ładujemy? O. Janku, co pan powie ciekawego? Co ja wam powiem ciekawego? My bierzta się za dziewczyny, a nie za robotę. Panie Janku, co ja panu powiem, no? No co powiesz, co powiem? Ja was dobrze szkolę. Bierzemy, ja was sam. Bierz tam! Czerwiec, ja muszę zlotać do twojej. Ta! No. Uj, kurwa! Po ile ta kokuta, proszę państwa? 120 zł. 120 zł. 120 zł sztuka. Drogo czy nie drogo, panie Janku? A też tak kupowali tu w kółku. Kupili na upadła. W kółku. No, w kółku najtaniej. W kółku. No upadła brali. To jest ta najgrubsza. Nie było grubsze. Nie było grubsze, panie Janku. Tako wystarczy. A co będzie się będzie ta siać, co? Ja jadę na Wolicę zasiać. Co się tam, gdzieś pole może? Pszenicę. A potem mamy słonecznik kosić bizonem. No. Leży. Nieduże pieniądze, taka płyta i... No kupujemy, nie. Z Kiprem. Kiprem. To jest z Kiprem też? Nie, właśnie nie. A przydałaby się z Kiprem, fajna by była. No ta ten. By z Kiprem była, to byłoby ten. Jakby z Kiprem była, to kurczę, wygodno. Tak. Mateusz miał tam, nie wiem, 9 hektarów chyba tej kukurydzy. Słabo. Słabo, bo ten grad ubił. A i też zależy kiedy siana była. Jak kolega mówił, ten Sopkowa, co też siał, to... Późno była i ładne kolby te skraje. Jak mówił, że było siana późno w maju i nie miała wody, to na przykład jak w sierpniu przyszła susza, co smożyło, to połowę kolby jest zaziarniona, a połowę nie. Duże kolby, a do połowy jest zaziarniona tylko. Grzejemy sprzęta. Thank you.
26 października, a my jedziemy bizonem. A co się będziemy szczypać? Jedziemy już. Zobaczymy, jedziemy kosić słonecznik, ale będzie furora na wsi. Przejeżdżający bizon przez wieś o tej porze. No, ciekawy jestem. Jedź. Dawaj, kręć. Stop, bo dyszel jest. Tylko teraz tak. No i skręć, nie w tą, drugą. O, skręcaj. Skręcaj, no ja widzę, całkiem. Mówię ci, skręcaj. Dawaj. No i dobra, w drugą stronę. Dobra, stój. I rura. Ale mu dał. Ile ty czekałeś na ten moment, żebyśmy kosili ten słonecznik?
ładnie. Ładnie to idzie nawet, powiem wam. No wiadomo, że tam ziarenka nie będzie. Tego nie tniemy na ziarenko, tylko bardziej tak dla frajdy, nie? Jest sporo, leży też, bo kapelusze spadają na ziemię, no ale trzeba by mieć specjalny header. Zobacz, ile jeszcze jest w headerze. Ziarna pewnie.
No, trzeba to zabrać też. Te światła wyłącz najwyżej. Czysta? Tak? No to dobrze, no to chociaż będzie mniej roboty. No i co? Teraz, ale tu jest więcej jest już, widzisz? Zaczął gubić tak jakby. A nawet zobacz, on łuskał je od razu. No, po obroty. Dzi, faktycznie. Mało co. Jakieś łodyga tu przecież kontroluje. Jest łodyga? No łodygi są jakieś. Tymuś, jak się podobało? Fajnie. Fajnie było, nie? Bo zawsze fajnie jest na kombajnie. Patrz, źle tutaj jeszcze są ziarenka. Widzisz? No. To co kombajn nie ściągnął. Patrz. Ptaki będą miały. No już. Wychodzi, bo zwykle chciał. Ale piękny plon. No ile to jest? No 2 kilo. Ile wsialiśmy? 2 kilo czy 4? 2 kilo? 2 kilo wsialiśmy, 50 zebraliśmy. Lepiej. Kurwa, ale jest, czuć pieniądz, patrzcie, można już jeść. No człowieku, po 7 zł liczyć. Wysuszymy i będzie tym, ptakom. No co ja z tym ptakom, bo z tym wezmę, co sobie. Co mówisz? Do karmnika sypniemy, tak? Tak. Samemu będziesz do mnie. Przydałoby się tak ze 3 hektary tego. No, to by musiał. Zrobiłby te blachy do hedera. No i na 50 chyba centymetrów to wsialiśmy. Od rozstaw 50. No, jakoś tak. Rozstaw 50, to nie było. Na piachu podobno dobre to jest. Takie słoneczne. Bo dużo idzie tej. Duże jest. Dobra, resztę do tego. Do wiaderka weźmiemy. Śmialiście się, że się popsuje i co? Czyli kurwo. Kurwo, marnowałeś 10 na 10. Czekaj, bo jeszcze jest jeszcze ten. Jeszcze w headerze dawaj to wygarniemy. Tam jeszcze coś tam jest. Uwaga! To są przygody na rolnikowo. U Grzegorza są parczewskie przygody. U nas są szewskie przygody. Tak. Szewskie przygody. Panie, weź mi powiedz, jak ten rozpierdolony napad. Co? Weź mi powiedz, jak ten rozrzucony napad. Nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem na ten temat. Co? Jeszcze się nie zastanawiałem. Nie będę na wizji mówił. Później ci powiem. Zastanawiałeś się czy nie? Później ci powiem. A zastanawiałeś się? Mam inny plan. Uśmiechnij się. Ja się mam uśmiechnąć? No. To jakoś... To tu jeszcze i... Chodź ze mną, chodź. Na barana.
Będziesz na filmiku. Elegancko. Jest. Ty, ale za, header się wyczyścił, wszystko się wyczyściło. Wszystko jest wyczyszczone, elegancko. Jest wszystko. Jest elegancko, jest tego. Dobrze chłopaki robią. Robią, dobrze. Dobrze robią. Pozdrawiam całe brzegi i okolice. Pozdrawiam chłopaków z brzegów. Niech się ten przekaz nie, nie się... Nie tylko z tego. Z Chomentowa. Wąski tam w Chomentowie mieszka. Gdzie Chomonta mają. Tak, w Chomentowie, no. Chyba. Pieron wie. Nie w Chomentowie. Na końcu świata. Nie w Chomentowie, widzisz? Teraz dziś... będzie się ze mnie śmiał. Aleś kolega, nawet nie wiesz gdzie mieszka. Zapominam te dziury. Dobra, w Sopkowie mieszka i... Dziura jak zawada u mnie. I tyle, no. Gdzie będzie? Sopkowa, nie Chomentów, ja już wam mówię gdzie. Staniowice! Staniowice, o, Stasia mieszka. Pozdrawiam, Staniowice. Wąski tam oporem, kurde, już kukurydzę chyba skończył. 50 hektarów. Jak się tam chrupał. No i co, my chrypaliśmy się z nerwami. Jedziemy teraz na bazę. Trzeba się piwka napić, bo sobota. Ty już wczoraj pił. Piwko? Dzisiaj to bym wypił coś mocniejszego. Ty tylko mocniejsze będziesz pił rzeczy. Trzeba zapić smutki. Jakie tam smutki, zobacz, maszyna idzie, kurwa, jak nigdy, bez przygotowań, od razu poszła. Zasmarowane i rura w pole. Za rok tak większym wjeżdżamy. Długo patrzeć, co się będzie. Dobra, ja się wyłączam to nagrywanie, bo teraz zaczyna gwiazdożyć. I tak zawsze pewnie wyjedziemy ostatni. Nawet jęczmień. Ludzie pokoszą pszenicę, a my będziemy jęczmień, a już ludzie będą po żniwach. Tak, ludzie wiadomo. Aczkolwiek w tym roku nie. W tym roku dobry czas był. Dobry czas był racyjny. No trochę pogoda nie dopisała i tam przygody były w niedzielę, jak żeśmy wyjeżdżali, ale... W niedzielę były przygody? Jakie były przygody w niedzielę? No tu olej, pamiętam, jeszcze. To, dobra, ty pamiętam. Po nocy nie spaliście wtedy. O, pamiętam. Jeszcze na nockę szło. No, jeszcze porosiło wtedy. Aha, faktycznie. No i co? Jest? Jest. Handluje się? Idzie. Dobra.